W dzisiejszym filmie przedstawię metodykę nauczania skoków z wyż techniką naturalną, czyli tak zwaną techniką nożycową oraz ćwiczenia przygotowawcze i specjalistyczne, które można wykonać nawet nie posiadając dostępu do takiego sprzętu ani do sali gimnastycznej. Skok z wyż jest konkurencją lekkoatletyczną, która polega na wykonaniu rozbiegu, a następnie odbicia się jedną nogą, tak by przenieść jak najwyżej swój ciężar ciała nad poprzeczką. Wygrywa oczywiście ten zawodnik, który wykona jak najwyższy skok i oczywiście w trakcie tego skoku nie strąci poprzeczki. Skok z wyż jest jedną z najbardziej lubianych konkurencji lekkoatletycznych przez uczniów. Przynosi ona wiele radości, wiele emocji, głównie ze względu na to, że każdy wykonuje ten skok indywidualnie i stara się go wykonać jak najlepiej, jak najwyżej, a w momencie, kiedy ktoś go wykonuje, często klasa czy uczniowie dopingują taką osobę oklaskami czy okrzykami po to, by ją zmotywować. Dlatego wywiera bardzo dużo pozytywnych emocji. Jest to konkurencja, która wymaga wytrenowania skoczności u zawodnika. Jak wiemy, skoczność jest cechą, która jest wypadkową siły i szybkości, więc jeśli proporcjonalnie kształtujemy i szybkość, i siłę, plus dodatkowo dodajemy do tego specjalistyczne ćwiczenia skocznościowe i oczywiście techniczne, to jest to bardzo dobry przepis na konkretny rezultat. I każdy, bez względu na to, czy jest zawodnikiem, czy nie jest zawodnikiem, ćwicząc i kształtując oddzielnie szybkość, dodatkowo siłę, szczególnie mięśni nóg, bo one tutaj dominują i oczywiście technikę takiego skoku zobaczy prędzej czy później konkretne rezultaty i efekty tego, co robił. Zademonstruję teraz ćwiczenia, które mogą Wam pomóc przygotować się do oddania skoków z wyż, ale pamiętajcie, że przed tymi ćwiczeniami warto wykonać jeszcze rozgrzewkę. Pomysł na rozgrzewkę i propozycja wyświetli Wam się tutaj wyżej. Spięcie na palce. Wymachy wyprostowaną nogą. Przysiady. Wysoki z pół przysiadu z wymachem ramion w górę. Szybki bieg w miejscu. Skipy A w miejscu na jedną nogę. Podskoki z prawej nogi na lewą na skakance. Szybkie podskoki przez skakankę. Podskoki na jednej nodze. Podskoki obunóż. Skoki nożycowe przez sznurek lub przez linę. Skoki nożycowe po trzech krokach. Skoki nożycowe z rozbiegu. W skoku z wyż wyróżniamy cztery fazy. Fazę rozbiegu, odbicia, lotu oraz lądowania. Dlatego metodykę powinniśmy zacząć od najprostszych ćwiczeń i potem stopniowo przechodzić do najtrudniejszych. Zademonstruję teraz ćwiczenia, które stopniowo przygotowują do oddania skoków z wyż techniką naturalną. Nauka rozbiegu po łuku. Skok nożycowy z miejsca. Skok nożycowy po trzech krokach. Skok nożycowy po kilku krokach. Skok bez poprzeczki z krótkiego rozbiegu. Skok bez poprzeczki z dłuższego rozbiegu. Skok z wyż ze standardowego rozbiegu przez gumę. Skok z wyż ze standardowego rozbiegu przez poprzeczkę. Skok z odbiciem ze słabszej nogi. Skoki z progresywnym podwyższaniem poprzeczki. W fazie rozbiegu należy skupić się na postępującym zwiększaniu prędkości biegu. Około 5-6 kroków od zeskoków biegamy w jego stronę łukiem i w odległości około 70 cm odbijamy się nogą dalszą od poprzeczki w tym samym momencie, wykonując wymach w górę nogą bliższą. W fazie lotu ciągniemy ręce przodem w górę i przekładamy nogi nad poprzeczką. Lądujemy na nogę wymachową, po czym dołączamy nogę odbijającą. Wymienię teraz najczęściej popełniane błędy w skoku z wyż.
Jednym z nich będzie zbyt długi lub zbyt krótki rozbieg. Zwalnianie podczas rozbiegu zamiast narastająca prędkość. W momencie odbicia niezachowanie odległości minimum od 50 do 70 cm od poprzeczki. Zbyt bliska odległość odbicia spowoduje strącenie jej, a zbyt daleka odległość od poprzeczki może przeszkodzić nam w wylądowaniu na naszym zeskoku. Musimy też pamiętać o tym, że nie możemy zbyt późno się odbić, ponieważ późne odbicie może spowodować uderzenie nogą wymachową o stojak, co będzie bardzo niebezpieczne. Też należy pamiętać o tym, że w momencie odbicia należy zapracować nogą bliższą poprzeczki po odbiciu oczywiście w pewnym zakresie ruchu w stawie biodrowym, ponieważ jeśli ten wymach będzie bardzo niski, a jeszcze dodatkowo ugniemy nogę w stawie kolanowym, no to jest prawie że pewne, że pięta albo biodro strąci poprzeczką. Dlatego pamiętamy również, żeby oczywiście też nie uginać stawu kolanowego. Delikatnie on może być ugięty, ale zbyt duża przesada strąci przez piętę poprzeczkę. Pamiętajmy również o tym, że zawsze odbijamy się nogą dalszą od poprzeczki, czyli w tym przypadku odbijam się nogą lewą. Po odbiciu prawa noga wykonuje wymach w górę. To już wszystko na dziś w temacie nauczania skoków z wyż techniką naturalną. Jeśli pamiętacie, to napiszcie proszę w komentarzach, jaki był Wasz rekord w skoków z wyż, ale techniką naturalną, nie flopem. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!